Witam Państwa, Joanna Chomacik-Izborska. Zapraszam na specjalne wydanie Flesza poświęcone sytuacji powodziowej na terenie powiatu kamiennogórskiego. Pozrywane mosty, pozalewane domy i nieprzejezdne drogi to efekt środowych intensywnych opadów deszczu. Fala powodziowa najbardziej dotknęła Czarnów, Pisarzowice, Rędziny i Szarocin. Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 5 na odcinku Kamienna Góra-Marciszów. Pierwsze działania zabezpieczające rozpoczęły się w Chełmsku Śląskim, kiedy to woda wdarła się do zabytkowych domków tkaczy. Jednak prawdziwy dramat rozegrał się na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra w miejscowościach Rędziny, Czarnów, Pisarzowice i Szarocin. O drugiej godzinie zaczęła chmura iść tuż z północnego zachodu. I jak przyszedł deszcz, no to już jednym ciągiem tak padało, że nie przestawało w ogóle. Brzmiało, pioruny szczylały. No i tak teraz przed chwilą przestało, no ale widzi pan jaka woda. 15 minut zachmurzyło się, błyski, grzmoty i koniec. W ciągu kilku minut nieprzejezdny stał się fragment drogi krajowej nr 367. Zamiast jezdni płynął ten rwący potok, zalewając pobliskie domy. Dotąd miałam wodę. Dotąd, dokładnie. Zrobiłam akcję chłopaków, przylecieli mi, zaczęli mi tutaj wszystko dopiero. Pozostawialiśmy deskami, o proszę, widać wszystko, dokąd była. Tutaj w tym domu była starsza osoba. Jest, 88 lat, tu siedzi na wersalce i płacze. Co roku jest to samo przy większych opadach. Za pół godziny może tu przyjść jeszcze większy potok spływający z gór. Najgorsza sytuacja miała miejsce na terenie Rędzin i Pisarzowic, gdzie woda przepływała przez domy. Niezbędna była ewakuacja mieszkańców. Syn przyjechał z pracy, my tam wszystko pozalewane. Ja mówię, żartuję, dziecko kochane. No to tyle co obiad zjadł i musieliśmy biegiem wylatywać, bo już na sobie. Rzeka wylała. Kuchnia jest zalana i korytarz, łazienka, tamten pokój. No jest wody trochę. Płynie przez wasz dom, przez dom teściu, tak. W tej chwili rzeka. Tak. Tam nie macie jakichś worków, jakiejś pomocy? Tam jest, było, ale tak już zrobili strażacy. To przecieka. Tylko, że przecieka, no tyle co tak jakimiś tam szparkami, nie? Była w domu. Pójdę z krzakiem przez okno, tu na dole mnie wyciągali. Bo ja na górze mieszkam. Kazali uciekać z domu. Dużo było tej wody? Było, do okna dosięgało tutaj. Bała się pani? Trzech strażaków wyciągali mnie, bo ani przeskoczyć, ani nic. Bała się pani? No, czego się bał? Człowiek płakał. To dom cały w koło woda, no i to runie, bo co? Do akcji zadysponowane zostały wszystkie jednostki straży pożarnej z terenu powiatu kamiennogórskiego. To oni wraz z mieszkańcami wsi walczyli o to, by uratować przed wodą domy i mosty. Wieczorem sytuacja zaczęła się stabilizować. Jednak jak mówią strażacy, ogień gasi się wodą. Powódź niestety trzeba przeczekać. Jedyne co można zrobić, to ratować ludzi i ich dobytki. W środę wieczorem zawalił się przepust wodny pod drogą krajową nr 5. Nieprzejezdny jest odcinek pomiędzy Marciszowem a Kamienną Górą. Siła, z jaką napływała woda, uszkodziła jeden z systemów przepływowych w miejscowości Marciszów, uniemożliwiając przejazd na tym odcinku drogi. Jest to obiekt mostowy, taki przepust kamienny, 1,5-metrowej szerokości, długości 15 metrów i została uszkodzona ścianka przyczółka, zawaliła się. Dwie płyty opadły całkowicie, cztery pozostałe wiszą. Jest to akurat w samej osi drogi, w związku z tym po prostu nie można dopuścić do ruchu, dlatego że nawierzchnia jeszcze jest, natomiast pod spodem nie ma w ogóle konstrukcji oporowej, na czym by się mogło to trzymać. Jeżeli dostalibyśmy jutro taką rurę typu owal, herką stalową z blachy falistej, jeżeli by się udało to jutro dostać, to jest to kwestia 3-4 dni. I 3-4 dni droga krajowa nr 5 będzie nieprzejezdna. Znaczy w tym miejscu droga krajowa byłaby nieprzejezdna. Wyznaczone zostały objazdy prowadzące przez Wałbrzych lub Przełęcz Kowarską. Jest to główne połączenie z Marciszowa do Kamiennej Góry. I odwrotnie, jest to całe połączenie do Kamiennej Góry z Polski, jest droga krajowa jak numer 5. Niedawno mieliśmy również tragedię na rzece Bóg, gdzie most został zarwany, którym drogą można by było wyznaczyć objazd. W tym momencie jest to niemożliwe. No, mieszkańcy pewnie Marciszowa i okolicznych miejscowości gminy tutaj poradzą sobie, bo pojadą troszeczkę drogami mniej uczęszczanymi, można powiedzieć nawet, że polnymi, jakoś tam dojedziemy, ale dla ogólnie
dużych samochodów i autobusów nie będzie możliwość dojazdu do Marciszowa. Naprawa drogi może się przeciągnąć nawet do tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na piątek. Do zobaczenia.